konferencji prasowej po meczu Igopol Dębica, Izolator Boguchwała. Igopol w tym meczu wygrywa 3-0, a o kilka słów komentarza prosiłbym trenera gości, pana Tomasza Głąba. No na wstępie chciałbym pogratulować gospodarzom wygranej. Myślę, że bardzo ważne punkty dla was w kontekście utrzymania. Natomiast no my niestety zagraliśmy bardzo słaby mecz dzisiaj. Tak naprawdę to my już nie wyszliśmy z szatni. Widać było już tak naprawdę w szatni, że mentalnie nie byliśmy przygotowani w ogóle na to spotkanie. Szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. I tak naprawdę no, te bramki, które strzelił też Igopol, to troszkę tak naprawdę wyciągnęliśmy rękę w kierunku gospodarzy. No inna sprawa, że też ten mecz w pierwszej połowie dla nas się kompletnie nie ułożył, bo jeszcze ta reakcja po bramce na 1-0 mojej drużyny była odpowiednia. Mieliśmy sytuację, byliśmy blisko zdobycia bramki, mogliśmy wrócić do gry, no ale stały fragment, bramka na 2-0 trochę nam podcięła skrzydła, a już ta bramka też po stałym fragmencie, po pięknym notabene rzucie wolnym, wykonanym tutaj zza pola karnego, no piękna bramka od poprzeczki, 3-0 na zejście do szatni, no już całkiem podcięła nam skrzydła. No padło trochę mocnych słów w szatni. Chcieliśmy wrócić do żywych w drugiej połowie. Udało nam się zepchnąć Igopol do defensywy. Próbowaliśmy tworzyć te sytuacje, ale wiadomo, że przeciwnik też miał już ten wynik. Grał na zagęszczonej obronie, tak łatwo nie było się przedostać przez te szyki obronne. No całe szczęście, że w tej drugiej połowie już chcieliśmy, walczyliśmy, to nastawienie było inne. Ale niestety, no, gdyby jeszcze padła ta bramka na 3-1, to być może udałoby się coś z tego meczu wyciągnąć, a tak to troszkę po prostu biliśmy głową w mur. No też nie miałem dużej możliwości zmian. Było tylko trzech zawodników z pola na ławce plus bramkarz, więc tutaj też no nie było na tyle osób, żeby można było jeszcze bardziej coś próbować zmienić. Także niestety no słabe spotkanie, czeka nas analiza tego meczu, czeka nas dłuższa rozmowa, czeka nas wyciągnięcie wniosków, bo my tak grać nie możemy. Uważam, że mamy zespół, który powinien przede wszystkim lepiej reagować po straconej bramce, przede wszystkim no wiedzieć, po co wychodzi na boisko. My dzisiaj nie wiedzieliśmy, po co mamy tutaj wyjść. Bardzo mi jest wstyd za naszą postawę w dzisiejszym spotkaniu. Gratuluję jeszcze raz gospodarzom, a my mam nadzieję, że z tego dołka wyjdziemy jak najszybciej, bo niewątpliwie wpadliśmy w jakiś taki dołek i mam nadzieję, że dla nas też słońce zaświeci. Dziękuję. Dziękuję bardzo trenerze. A teraz prosimy o komentarz trenera Igopolu Łukasza Cabaja. Ja przede wszystkim chciałem pogratulować moim zawodnikom, bo zagraliśmy, uważam, przyzwoity mecz, tym bardziej, że mieliśmy bardzo ciężki okres ostatnio, mieliśmy swoje problemy, które gdzieś tam nas trapiły. Oczywiście te wyniki, które były w ostatnich tygodniach, były głęboko rozczarowujące i dla nas, jako dla drużyny, dla mnie, jako dla trenera, ale przede wszystkim dla Igopolu, dla całej społeczności i dla tego, co w tym klubie chcemy zrobić. Faktycznie dzisiaj mecz no, ułożył się tak jak chcieliśmy. Wyszliśmy agresywnie, wysoko, nie pozwoliliśmy naprawdę dobrej drużynie rozwinąć skrzydeł. Faktycznie być może ich postawa gdzieś tam rzutowała też na to, no ale z drugiej strony gra się tak, jak przeciwnik pozwala i tak jak nam z Kosmosem, Kosmos za wiele nie pozwalał, tak tutaj my nie pozwoliliśmy rozwinąć skrzydeł do końca izolacji. Przypominam, że to jest naprawdę dobry zespół, który jest no, w czołowej piątce ligi bodajże w tym momencie, więc tym bardziej doceniamy ten punkt w tak ciężkim okresie czasu dla nas. Dziękuję. Jeżeli są pytania, zapraszam do zadawania pytań. Proszę bardzo. Tymoteusz Oskarpski, dębicainfo.pl. Ja mam pytanie do trenera gospodarzy. Dzisiaj zobaczyliśmy w podstawowej jedenastce chociażby Maksymiliana Lisa. Zabrakło właśnie Łukasza Psiody oraz Łukasza Cyrana. Co było powodem tej roszady?
Jeśli chodzi o sytuację z Łukaszem Cyranem, Łukasz narzekał od dłuższego czasu, meczu bodajże ze Stalą Rzeszów, na lekki przeprost kolana, to jest do końca niedoleczone i nie chcieliśmy tego ryzykować. Podjęliśmy decyzję wspólnie z Łukaszem, że no będziemy chronić jego zdrowie przede wszystkim, prawda? Więc nie było sensu wystawiać go i próbować gdzieś, kiedy nie jest w pełni zdatny do gry. No mecz z Sędziszowym pokazał to dobitnie, że no nie był w pełni formy i to być może był mój błąd, że wystawiłem chłopaka, który nie do końca był gotowy do gry. Jeśli chodzi o Łukasza Psiodę, podjęliśmy decyzję, ja podjąłem po rozmowie z Łukaszem, że dzisiejszy mecz będziemy w takim, a nie w innym ustawieniu grali, z taką, a nie inną obsadą bramki. Temat jest zamknięty, więc wracamy do normalnej pracy od poniedziałku i mam nadzieję, że będziemy próbowali poskładać tych naszych kontuzjowanych chłopaków, bo tutaj rzadko staram się w ogóle wypowiadać na temat takich rzeczy, ale myślę, że naprawdę dzisiaj uważam, że arbiter sędziował spotkanie, uważam, że takie minus 5 można spokojnie dać, natomiast w kontekście ogólnym no, mamy sytuację, gdzie trzeci albo czwarty raz z rzędu nasz zawodnik jest znoszony, ale po takich sytuacjach, gdzie no, uważam, że czerwoną kartkę, obiektywnie myślę tak z boku, no, nie jest atak na piłkę, jest atak na nogę, postawną nogę. No przede wszystkim rolą sędziów na boisku jest trzymać porządek i chronić tych zawodników, którzy potrafią coś grać. No, bardzo prosto jest zaatakować, ja nie posądzam tutaj zawodnika z izolatora o jakąś specjalną złośliwość, no, zdarzają się takie faule. Natomiast no to już jest trzeci czy czwarty, mówię, faul, taki, gdzie temu chłopakowi prawie przetrącają nogę i dzisiaj no, zastanawiamy się, czy to będzie w tym momencie, jak wcześniej było 3 tygodnie, tak teraz, czy to będzie miesiąc, czy to będzie 2 miesiące. No, chłopak siedzi do tej pory, wyjeżdża z bólu w szatni, dostał zastrzyk przeciwbólowy, także nic nie ustępuje. No i naprawdę miejmy odwagę chronić tych zawodników, którzy kreują grę i potrafią no, naprawdę coś z tą piłką zrobić, bo bardzo łatwo jest sprowadzić, i to nie mówię tutaj już w kontekście tego meczu, ale w kontekście ogólnej gry, sprowadzić takiego zawodnika do poziomu, że tak powiem, no, obok piłki tak naprawdę, bo jeżeli no, idzie trzeci czy czwarty mecz, idzie prosta noga, no, trzeba odważnie podjąć decyzję i po prostu chronić takich zawodników w postaci no, skutecznej reakcji, ale mówię, ogólnie sędziowanie na minus 5 z tym dużym minusem na tą jedną, tak subiektywnie mówię tutaj sytuację. Dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo. Mecz zakończony, Iglopol Dębica, Izolator Bogufała 3-0, a ja zapraszam na kolejne spotkania Iglopolu przed własną publicznością. Dziękuję bardzo.